Hej, witajcie w trzecim odcinku z naszego wyzwania biznesowego. Znowu zaczynamy u Beaty w domu, który wygląda po prostu masakrycznie. Ale znowu zaczynamy, ponieważ znowu kazamy oczywiście kopać. Kopanie ponosi jej rozrywkę, dlatego przyjemne, spożyteczne. Znowu, patrzcie, znaleźliśmy skarb. 5000 symbolonów. Jej! W końcu możemy zrobić remont, moi drodzy. I zrobimy ten remont, mamy 10 tysięcy symbolonów. O, matko boska, jak dobrze. Tyle szczęścia, moi drodzy. Na remont domu to jeszcze, przyjdzie czas. Ale tymczasem ja to sobie zapisuję. I widzimy się w restauracji, gdzie będę robić remont i po prostu wam to jakoś przyspieszę, żeby nie trwało to całą wieczność. Także do zobaczenia w naszej restauracji. Hej, gdzie jesteśmy już w restauracji i taka ze mnie gapa, że zapomniałam, że miałam to nagrywać. Zapomniałam, że miałam to nagrywać i zaczęłam już to wszystko robić bez nagrywania. Dlatego będzie to od tego momentu. Wybaczcie. Ale i tak jeszcze wszystko przed nami, także nic straconego.
Okej, moi drodzy, jak widzicie, restauracja jest już gotowa. Mam nadzieję, że podoba wam się tak samo jak mi. Ten pomysł przyszedł mi tak nagle do głowy, żeby zrobić ją właśnie w takim klimacie. No i niestety już bardzo żałuję, że nie miałam więcej pieniędzy, bo chciałam bardziej tutaj udekorować wszystko i tak dalej, no ale wiecie, nie można mieć wszystkiego od razu. I tak mamy nieźle jak na początek, to jest dopiero trzeci odcinek, a już mamy taką ładną restaurację. Także jest dobrze. Zazwijamy pracowników i otwieramy. Zobaczymy, czy naszym klientom też przypadnie do gustu nowy wystrój. I pracuję jako kierowniczka sali. Mam nadzieję, że Ola przyjdzie. Ha, no otwórz jeszcze, matko jedna. No tak, pracuj sobie. Idzie Ola. Teraz to... Nie, no teraz to musimy jej zrobić strój. Zarządzanie... Wybierz ubranie robocze. Trzeba ją ładnie ubrać. Fryzurka też. Może upniemy jej jakoś włosy, bo wiadomo, w restauracji trzeba. Ciężko coś dopasować, żeby ładnie sim wyglądał. A może to przybliżyć? Można, o. Super. Od razu lepiej. Przynajmniej widzimy, o, może taki zrobimy, o. Teraz ubranie robocze. O, może coś takiego. I do tego. Jakąś spódniczkę. Spódniczkę. Nie będzie nam latać. Hmm.
sobą po prostu. No, chyba tak ją zostawię. Proszę bardzo. I to od razu zapisuję. No i bierzemy się. Patrzę jego kierowniczka. Bierzemy się do roboty, bo musimy nadrobić wszelkie straty. Wow! I udało nam się zdobyć wyższy poziom sprzedaży. Okej. Okay. Sprzedaż z zyskiem. No to próbuj. Nie, chyba coś mu się nie podoba. Ojej. A nie, jednak się przekonał. Teraz to się rozkręcamy, kochani. Jaką on ma minę. Patrzcie na niego. Taki zmarnowany życiem. Chyba jest jakiś student. Ups. O nie, o nie! Zepsułaś wszystko. Trudno. Mamy 9.36, zobaczymy jak będzie na koniec dnia. Tylko proszę cię... Nie wywal tego żarcia. Pięknie, ale co mu się to nie podoba? Spalone. Kurczę, Patris. Powinna się lepiej gotować. Ja już się boję dawać tą sprzedaż z zyskiem, bo już straciliśmy jednego klienta przez to. No ta pani chyba już jest zdecydowana. Beata. Karmi się z tymi telefonami. Z kim ty tam gadasz w ogóle? Udaje, że w ogóle z kimś rozmawia, nie? A tutaj pani ma dobrego hamburgera. W ogóle bardzo pasuje nasze menu do tego, co serwujemy. Naprawdę. Aha, miałam zatrudnić drugiego kelnera. Ale niestety. Wszystko wydałam na restaurację, więc musimy z tym poczekać. Już jest prawie 15, trzeba ją wysłać znowu na przerwę. Czy ty możesz? Chodź tu. No. Cenie. Wysi na przerwę. Dwa razy dla pewności, bo zaraz mi się to skasuje. Ale patrzcie, ile ludzi przychodzi już. Idź na przerwę, no. Idź. A, tam siedzi pani, trzeba ją służyć.
No daj, Beata, co tam robisz tak długo? Aha, bo ja nie zauważyłam. No niestety, na drugiej zmianie, jak wysyłam tam na przerwę, nie mam czasu zajmować się gośćmi. O, już się zdecydowała. Muszę się niestety rozstrajać, co ja poradzę? W ogóle jakie umiejętności, czwarty poziom, super, to podbijamy do piątego i będę mogła zmienić menu. W końcu. Na coś porządnego. Sprzedaż, zwykła sprzedaż, sprzedaż, zwykła sprzedaż. Jazda, jazda. Trzeba dbać też o klientów trochę. Też ta babcia to nie jest zbyt zadowolona. Z życia. Jeszcze tylko jej. Robi się klient. Robi się klimacik. Ale zaraz i tak zamykamy. Beata daje radę. Super jest. Serio, proszę teraz sprzątać kibel. Odsłuż tą panią. No i patrz. Źle ugotowałaś w ogóle. O, czemu ty przypalasz jedzenie? O, ludzie. Ciężko jest. Ale dajemy radę. Nigdy stąd nie wyjdziemy, a ona nam tutaj zemrze z głodu. To już ostatni klienci. Przydałoby nam się drugie stanowisko. Kucharza. Wtedy szybciej by nam szło. Zdecydowanie. No nie! Już przecież ci robię! Przepraszam, że tak długo, ale jestem tutaj sama, no. Jestem tu trzema osobami, proszę pani. Same minusy lecą. Minusy, minusy, minusy. A miało być tak pięknie. Zostaw tą zlew, idź szybko, podaj jedzenie i zamykasz. Podaj jej to żarcie, kobieto, ogarnij się. No po prostu zaraz mnie coś trafi. Ona tu czeka. Beata. Czemu nie zanosi jedzenia? Dobra, nie. Zamykam to, bo to nie ma sensu. Ona mi tu teraz umrze z głodu i tyle z tego będzie. Cóż, moi drodzy. Na dzisiaj to będzie tyle, bo co ja poradzę? Beata już pada nam na twarz. Nie było dzisiaj za dobrze, chociaż zarobiliśmy troszkę kaski. Ja oczywiście Tomciu postaram się o nią zadbać i znowu zarobić coś, żebyśmy mogli zatrudnić drugiego kelnera, bo Ola nie wyrada sama. Potrzebujemy... Masakra, jak to wygląda. Potrzebujemy kolejnego kelnera, żeby było nam lżej. Bo tak się po prostu nie da na dłuższą metę, niestety. No ale i tak nie jest najgorzej, prawda? Jakoś dajemy radę. Jeszcze nie straciliśmy pracownika, jeszcze jakoś żyjemy. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!